Wygląda mi tak na rok 2008 w porywach do 2009. To były czasy świetności takiego one-stroke'a cieniowanego i takich tipsiorów. No, z daleka wygląda ładnie ten fioletowy. Ale nie mnie oceniać, bo widzicie, jest słaba jakość. Po prostu słabo złapała to kamera z daleka. Nie mnie oceniać. Wiadomo, że nikt takich długich pazurów nie nosi. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że trafi nam się klientka, która z takimi pazurami wyjdzie z naszego salonu i będziemy mieli takie pole do popisu, jeżeli chodzi o one stroke. W każdym razie można to pomniejszyć, a z tym cieniowaniem, o co chodzi, to ja nie wiem. Starajcie się, to jest dobry tip, starajcie się zawsze klientkom proponować zdobienia na tipsach, które są zbliżone kształtem i długością do tego, co zazwyczaj z waszego salonu wychodzi. Czyli mniej więcej coś takiego. I to można sobie zdjąć, to może sobie klientka przyłożyć do palca, zobaczyć, czy jej to pasuje, czy jej to nie pasuje. Ja specjalnie teraz tego paznokcia tu nie mam, żeby to zaprezentować wam. Wszystko ładnie. Tak. No i klientka mówi, o kurde, jak mi dobrze w czarnym. I o cię kręca. Pani Bożenko, pani mi kładzie czarny. Na przykład, nie? Chodzi o to, żeby móc sobie to przyłożyć. Jak ona sobie takiego długiego przyłoży, zamiast takiego standardowego tipsa, jest to różnica. I kurczę, nawet kolory, jak przykładają klientki, to też powinny mieć do wyboru wizualizację na takich paznokciach ładnie wykonanych, tipsach ładnie wykonanych. Top ma być położony nienagannie. Jak ja widzę czasami wzorniki, kursanty, które wstawiają wzorki i to jak one kładą top na to wszystko, to po prostu to woła o pomstę do nieba. To wygląda obpalcowane, pofalowane. Bardzo źle się to prezentuje. To samo z wzornikami, z kolorami. Dbajcie o to, żeby one wyglądały dobrze, estetycznie, czysto. Czysto, przede wszystkim też czysto. Oh, shit. Tam coś grubo się wylało. Albo jakaś henna. Ale to chyba nie jest żel, bo to jest niemożliwe, żeby aż tak. To chyba jakaś... To wygląda jak henna. Wyrzućmy to. No nie mam gdzie wyrzucić. No tutaj. Jest. O, jest jak Gesslerowa. Buch, do kosza. Przynajmniej nie na podłogę, nie? No bo tu akurat co innego rzucić... garnkiem z makaronem o podłogę, a co innego rzucić koszyczkiem z jakimiś rzeczami, które mogą naprawdę tę podłogę odbarwić już na ameno. Bo na przykład, o kurde, jak sobie tak wyobrażę teraz, tym Art Paint Gelem czarnym na przykład, żeby on się wylał gdzieś i wżarł. On to jest praktycznie prawie sam pigment, nie? One są tak mocno, tak to się... Jezus Maria. Jeszcze pracować tym bez rękawiczek? Jezus. Tak się pigment wejdzie pomiędzy, powiedzmy, linie papilarne, że to ciężko domyć. A jeszcze to po prostu gdzieś na kafle rzucić. Więc no dobra, no to dobrze, Paulina, tutaj plus za to, że do kosza to poszło, nie na podłogę. Ja już robiłam testy tych pochłaniaczy z dwoma wiatrakami. One są tragiczne, bo one praktycznie nic nie zbierają, a wysypują wszystko na boki. Jeden wiatrak rozprasza to, co drugi coś tam chce wciągnąć. One sobie przeszkadzają, te dwa wiatraczki. Nie kupujcie tego. Nie kupujcie tego, tylko i wyłącznie pochłaniacze z filtrem. O, ja muszę pojechać. Tylko i wyłącznie taki pochłaniacz z filtrem, który raz, dwa szybciutko można wyczyścić albo wymienić. Pyk, bierzesz, wyciągasz ten filtr, czyścisz go, Jezus kochany, czyścisz go i po prostu i możesz lecieć dalej, bo są takie magnesiki, to się szybko bardzo wyciąga, nie? No, fajny, mały taki, tu go tutaj położę, żebyście pamiętali o takich pochłaniaczach. Filtr, jeszcze raz, żadne worki pierońskie, bo to nie zbiera. To niestety nie zbiera dobrze. I te worki wymieniać. Przy wymianie worka
Ja wiem, bo ja zaczynałam od takich. Pamiętajcie, ja zaczynałam karierę stylizacji paznokci w 2006. Więc w salonie mój pierwszy pochłaniacz był na worek, nie? I wiecie, co jest najlepsze? Mój pierwszy pochłaniacz w życiu miałam w salonie. I ten sam pierwszy mój pochłaniacz w życiu ever, jaki miałam na worek, był najlepszy w porównaniu z każdym następnym, jaki kupowałam fancy pochłaniaczem. Nawet był lepszy od Promedu, jakiś taki był za 500 zł model i chyba do dzisiaj niestety jest. On był tak tragiczny. On jest tak ten model, przepraszam Promet, ale żeście taką kaszanę odwalili, że szok. I dopiero nowa Flair pochłaniacze, które znalazł Przemysław, niemiecka marka, były w stanie serio mnie zadowolić, jeżeli chodzi o pochłaniacze. Ten mój pierwszy w życiu pochłaniacz i nie widziałam takiego modelu już nigdzie. Nigdzie go nie wiedziałam. Nie wiedziałam, gdzie go kupić. Nigdzie go nie ma. Albo nie umiałam znaleźć. No, ale to, co tutaj jest w tym salonie, bardzo nie polecam. Jak można coś takiego tutaj postawić? Ojoj, pewnie tam dany jest jakiś mata podcerowana czy coś, bo tak od razu to bym się bała nawet myśleć, że tak jest pozwalane klientkom układać stopy na tym.